Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Mówi nam o tym Pan Jezus między innymi w 6 rozdziale 39 do 40 wersetu. Ewangelia Jana 6, 39 do 40. A wola Ojca, który mnie posłał, jest ta, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w dzień ostateczny. A wola tego, który mnie posłał, jest ta, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Jasno widać, że Pan Jezus uczył raz zbawiony, na zawsze zbawiony, i Pan Jezus uczył wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. I taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale wskrzesił to ponownie w dniu ostatecznym. I taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, który widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wersety te stwierdzają, że Pan Jezus Chrystus nie straci nikogo z tych, których dał Mu Ojciec. Oznacza to, że każda osoba, którą Pan Jezus Chrystus zbawia, i taka osoba wyrusza na drogę do nieba, w końcu tam dociera. Żaden z nich nie zgubi się po drodze. Także możemy to zauważyć w Ewangelii Jana 17, 12. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 12 werset. Gdy z nimi był na świecie, jam ich zachowywał i w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, strzegłem, i żaden z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, żeby się pismo wypełniło.